Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy parzuchę z młodej kapusty, a składniki, jakich użyjemy, to kapusta, boczek, natka pietruszki, cebula, marchew, ziemniaki, do tego sól, pieprz, oczywiście liść laurowy, ziele angielskie, bulion i oliwa. Słuchajcie, na początku włączymy już sobie mały ogień. Na małym ogniu przesmażymy boczek. Boczek kleimy w kostkę, czyli po długości. I następnie garnek nam się jeszcze nie rozgrzał. Dodamy do tego 2 łyżki oliwy. I na to wszystko wrzucamy boczek. W międzyczasie, kiedy boczek będzie się nam wytapiał, pokroimy w kostkę cebulę i resztę warzyw. Zupa jest prosta, bo jest jednogarnkowa, także jak to się mówi, za dużo zmywania nie ma. Cebula kroimy również w kostkę. Następnie marchewka. Myślę, że marchewkę też pokroimy w kostkę, tak samo jak ziemniaki i kapustę. Czyli najważniejsze jest pokroić sobie wszystkie warzywa i następnie będziemy po kolei dodawać. I marchewka. Jak jest cienka, to o, tak i następnie tak. Proszę bardzo i kroimy kostkę. Ok, słuchajcie, ja pokroję sobie tylko jeszcze w kostkę marchewkę, dokończę marchewkę, pokroję ziemniaki i weźmiemy się za kapustę, czyli widzimy się dosłownie za chwilę, jak pokroję warzywa. Boczek z cebulą już jest wymieszany, boczek nam się przypalił, nie martwcie się, jak wam się troszkę przypaliło, jak dolejemy bulion i wymieszamy, wszystko odejdzie, także zostanie nam smak. Czyli cebula około 2 minut, następnie dodajemy marchewkę i ziemniaki. Czekamy, aż się zagotuje i dodajemy na sam koniec kapustę. 2 minuty minęło, marchewka, następnie ziemniaki. Mieszamy. I zalewamy, słuchajcie, bulionem. Dodajemy do tego liść laurowy, ziele angielskie i praktycznie zupa gotowa. Ziele angielskie, do tego liść laurowy. Przykrywamy. Podkręcimy temperaturę, aby nam się szybciej ugotowało, a w międzyczasie dokroję kapustę i, jak to się mówi, ogarnę stanowisko. Czyli kostka taka centymetrowa, drodzy, centymetr, także będzie ok. Zupa nam się zagotowała i teraz dodajemy kapustę. Zmniejszymy ogień na malutki. Słuchajcie, kapusta jest młoda, także nie potrzebuje za dużo czasu. Także zasypujemy, skręcamy na minimalny gaz i gotujemy 15 minut. Na sam koniec dodamy tylko sól, pieprz i zieleninę. Ok, czyli cała kapusta nam weszła. No, zupa będzie treściwa, jak ja to mówię, czyli naprawdę będzie można się najeść. Zobaczcie. No i przede wszystkim zdrowo, słuchajcie. Witaminki. Wymieszane, przykrywamy i za 15 minut wracamy. Jak to się mówi, w takim garze podam zupę, czyli naprawdę porcja będzie solidna. 15 minut minęło.
Czas doprawić tylko solą, pieprzem. O, słuchajcie, no zupa jest treściwa. Sprawdzę na smak. Możecie się dziwić, dlaczego próbuję z talerzyka. Słuchajcie, z talerzyka próbuję dlatego, że przelewając na talerzyk jest idealna temperatura zupy, którą można spróbować i się nie poparzyć. A wyczuć smak. Jeszcze troszkę soli. Ok. Zielenina. I proszę. Oh, piękna. Zobaczcie, jaka porcja. Czyli naprawdę zamiast drugiego dania, jak jest gorąco, można zjeść naprawdę solidną porcję zupy z młodej kapusty. A jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was na kanał YouTube Na Szlaku Smaku lub do Polo Marketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.